Witamy ponownie. Jesteśmy z powrotem na żywo z gdańskiej loży Kinguin Esports. Ja jestem Kubikson, razem ze mną Stal Krowaty. Tak jest, Janusz Głokowski, dzień dobry. Zapraszamy Was serdecznie na rundę numer 5. To już piąta runda. Piąta rundka. Tak, to już piąta runda. Piąta runda, przed nami bardzo ciekawe starcie. Przygotowaliśmy dla Was coś, co już mieliście okazję zobaczyć wcześniej, czyli Merfolki. U Jana Banasia. Kontra Glimps Combo. Glimps Combo, tutaj. Tajemnicza nazwa, lokalny mocarz Mateusz Walkowiak przyszedł dzisiaj, obydwoje gracze są 3-1. Także przed czwartą rundą, przed piątą rundą, przepraszam, startują z wynikiem 3-1. No i zobaczymy, jak nam się to wszystko tutaj potoczy. Bardzo ciekawy matchup. Znowuż dwie talie off meta. Dokładnie. Dodam tylko, pozwolę sobie, Kuba, jasne, że mamy pierwszy stolik, nie streamujemy go z jednego prostego powodu. Tam mamy dwa Murktide'y i z tego jednego to właśnie Mikołaj Podgórny, także wygrał kolejną rundę. I to są gracze 4-0 na to są moment, gracze tak? 4-0 i prawdopodobnie wezmą splita. Tak mi się wydaje, także zobaczymy. No to już ten moment, że powoli rzeczywiście można tego ID-ka brać przy 4-0. Chyba bezpieczne wejście, bezpieczne entry do top 8. Chyba dwa tak, mecze tak. Można wtedy odpocząć, możliwe, że przewiecić grać, ale głowę. No, po pierwsze Mikołaja już streamowaliśmy, tak, a po drugie zgadza się. Prawdopodobnie będą ten. Za nami sędzia. Szymon, sędzia główny dzisiejszego spotkania. No co, Michał, my jesteśmy gotowi, także wydaje mi się, że możemy sobie puścić podgląd na feature area i tak też się dzieje. Macie potwierdzenie, Janek na Mateusza, czyli Mighty Merfolks kontra Glimps Combo. Dokładnie tak. Panowie, informacja, muligany są stron. Okej, jesteśmy po muliganach, mamy tutaj niezły dosyć przepływ informacji. Dzisiaj także obydwoje gracze do 6 kart. Dokładnie tak. Janusz, jakieś tutaj highlighty matchupu, co tutaj może być istotne? Glimps Combo, może nie wszyscy znają w ogóle jakby całą powiedzmy koncepcję. Tutaj znowu wjeżdżają spele z kaskadą. Dokładnie. Także tutaj jest zasada taka, żeby jak najwięcej permanentów osiągnąć w jak najszybszej turze, a następnie zagrać czy to Violent Outburst, czy właśnie Agenta, tak aby zagrać Glimpsy, które mają suspenda, ale kosztują 0, więc zawsze z tych kaskad uda się je zagrać. I wtedy wtasowujemy permanenty i patrzymy, co się wydarzy, a tu się dzieją dziwne rzeczy, także zostawmy tam, sobie smaczki, wyskoczyć, naprawdę. Zostawmy smaczki na za chwilę. Sami zresztą zobaczycie. Tutaj była prośba, żeby dać na stream Mateusza Bednarczyka. Widzieliśmy go już w pierwszej rundzie. Tak. UW tak. Hammer przegrał z RBSCAM-em. Dokładnie tak, tak. Bednarczyk Mateusz kontra Filipowicz Bartosz. A my przechodzimy płynnie do pojedynku Janek Banaś kontra Mateusz Walkowiak, Merfolki na Glimpsa. No i wygląda na to, że będzie keep. Mamy keep z obydwu stron, także są decyzje. Podanie ręki, o, tu lokalni mocarze. Sportsmanship przede wszystkim. Dzisiaj turniej competitive, także bardzo miłe obrazki. Dokładnie tak. No i zaczynamy. Jest wspomniany w wywiadzie przez Janka właśnie... Rishadan Porciarz, dokładnie. O, glimps lekki. Mały glimps. Mały tak. Glimps, ale już wszystko ale okay. To nie ten czerwony glimps. Tak, także mamy od Janka Dokenda, od Mateusza Fetch i Go z końcem Crack Fetcha. Zaraz zobaczymy, na jakiego landa tutaj Mateusz się zdecyduje. Kątem oka możecie prześledzić, co tam jest w tym deku pochowane. Furie, Omnaty. Zostawmy przy pierwszym glimpsie. Okej, nie będę zdradzał szczegółów, także dla niektórych może ciekawostka. Tak, ale ten Merfolk Porciarz 1-1. Zdolność taka jak karty Rishadan Port, czyli za jedną colorless i stapowanie pozwala stapować Londa. Mm-hmm. Dodatkowo Island Walk od razu na starcie, nie musi mieć Lorda, który mu daje. Tu jest Wave Sifter, będziemy mieli robione artefakty. Tak. Dodatkowe permanenty pod wspomnianego flipnięcia. Dokładnie tak. Glimpsem. No ten porciarz taki. No właśnie. Mieszane uczucia. Ja też próbowałem merfolkami grać, przyznam szczerze. Tak, był taki moment, że pojawiałeś się we wtorki dwóch, merfolkami, żeby, pamiętam. Żeby popróbować. No,
mieszane uczucia co do karty, niestety mieszane uczucia. Tutaj u Janka widzimy Muta Volta, troszkę niefortunnie, bo widzę, że na rączce u niego dwa lordy, tak, które kosztują dwie niebieskie. Double blue. To trochę może zaboleć, ale też nic jest... nie przesądza, ponieważ place ma, bo jest ten... Tight shape, nie, to jest ten nowy hexcatcher, tak? Tak, tak, tak mi się wydaje, że dobra. To jest full artowy hexcatcher. Nie, nie, tu pierwszy z brzegu, o ten, cyk. Tak. I po prostu atak. Za dwójeczkę. Mhm. No dobra, to jeszcze chyba nie jest ta tura, w której zobaczymy nie, zdecydowanie. Outbursta, ale jest właśnie dobrany. Zbyt mało permanentów jeszcze w stole, aby coś tutaj próbować forsować, mi się wydaje. Raczej spodziewam się zagrania. O, właśnie. O, jest. Mighty Furiana. Fury. Po glimpsie i poczyszczony stół będzie. O, nie. Jest odpowiedź. Mamy odpowiedź. Elegancko wyciągnięte. Sable T po jednym z lordów. Jednym z lordów, tak. Jan boi się, że nie dobierze tej wyspy teraz, więc woli zużyć lorda, mimo że to mocarz. Decyzja u Mateusza, Fury na górę. Chyba zrozumiały. Chyba tak, chyba tak. No zobaczymy. Na ręce jest Outburst. Także razie... jest paliwo pod to. No szkoda, że nie ma kolejnego lądu. Tak, na razie mała ilość po prawej stronie tych permanentów do flipnięcia ewentualnych. Ale kusi. No kusi, że widzę, już... że tak walczy trochę z sobą. Czasem potrafią być takie no, dziksze, że tak powiem, rozdania. Jakiś Kalni Garden z tokenem, tu tak, coś tak, po tak, drodze tak. Właśnie z Wave Sistera, dwa razy clue. No i wtedy się tak kiedyś robi. Rozmawiałem z Mateuszem, bo miałem przyjemność pożyczyć od niego tą talię, że bezpiecznie jest przy 7. 7 to jest. Przy 7 permanentach. No też mi się tak wydaje, że jest po prostu jakaś tam jakaś no. Taka bariera, gdzie rzeczywiście zaczyna się to robić matematycznie wręcz opłacalne, tak? Dokładnie. Czy są gdzieś standingi? Są. Gdzieś wyżej na czacie mieliśmy je. Był link. Wrzucone, zaraz spróbuję to odgrzebać specjalnie dla was. sidequest.pl/stream/standings. Także... Nie wiem, czy już Michał zdążył zaktualizować, jak nie, to za chwilę damy znać, jak będą zaktualizowane. Dobrze, wróćmy do gry, bo dzieją się rzeczy. Spójrzcie, jest zagrany Glimpse. Także... Zobaczymy, co los przyniesie, że tak powiem. Mamy zagranie, wspomniany Glimpse. No i teraz odpowiedzi. Czy coś będzie? Jest kolejny hexcatcher. Który zostanie po prostu poświęcony, żeby cyk, poświęcenie... skontrować, jeśli Mateusz nie da rady dopłacić jeden, a nie miał. Trochę strachu, no jest wspomniana furia na górze, ale trochę szkoda tego outbursta. Chociaż nie, outburst był zagrany. Tak, outburst był zagrany, wszystko tam zostawiony, się prze... Zostawiony Sharpless Agent na ręce, tak, przepraszam. Mamy wspomniane Kalinis Garden, które utworzyło planta. Liczba permanentów rośnie. Rośnie, rośnie, zaczyna się robić... Wciąż Mateusz ma... otwartą sytuację, bo widzi tego hexcatchera, więc nie może sobie pozwolić teraz na zagranie. Tak, no to nie może być zagranie typu agent, po prostu slam na stolik. Tak, no musi trochę poczekać. Janek każe dopłacić i... Bardzo ciekawa sytuacja, bo Janek dobiera na ręce kolejne subtlety, także... Tak. Swoich zawodników przed furią wybroni. Tak. Nie ma ich zbyt wielu, także to jeszcze nie jest duże tempo, ale nie, o decyzja, nie decyzja paki, żeby zmienić Muta Volta. Ale do planu agro od razu. Dokładnie. Przypominam, Muta Volt również liczy się za Merfolka. Oczywiście. Także tutaj klasyczny combat trick, atak Muta Voltem, spompowany również od Lorda. No i powoli zaczyna to życie u Mateusza spadać. Natomiast, no mówię, talia Glimpse Combo ma to do siebie, że to jest mistrzostwo jednej sztuczki. Mm-hmm. Tylko dobrze trzeba się wpasować w timing. To jest bardzo trudne w tym deku. Tak, no w tym momencie Janek prezentuje dopłać dwa łącznie, tak? Dokładnie. Bo tam jest poświęcenie Merfolka na bardzo dopłatę. Dobry draw, bardzo dobry draw, przerwę ci. Jest Scalding Tarn, więc mamy drugą czerwoną manę. Tak. Furia może być zagrana po manie. A jednocześnie kolejny permanent pod przyszłego Glimpse'a, także no
mocne przełamanie teraz będzie, jeśli to się wszystko tutaj uda. Tutaj widzimy na czacie doping w międzyczasie dla Merfolków. Dokładnie. No ciekawa talia, gdzieś tam zawsze w tym modernie się przewijała, ma swoje lepsze momenty, ma swoje gorsze momenty. Ostatnio bardzo fajny dodatek w postaci tego Hexcatchera. Mamy agenta w stół. Cascade na stosie i zaczynamy odsłaniać karty z góry biblioteki. Zobaczymy, co tam wpadnie. W międzyczasie Endurance, Omnaty, Chancellor, czerwony. Także wygląda to nieco jak zlepek randomowych speli, ale uwierzcie mi, działa. Zaraz się o tym dokładnie przekonamy. Zresztą 3-1 u Mateusza widnieje, nie to bez powodu. To nie jest przypadek, tak. No i bardzo fajna talia jednak, żeby łapać oponentów ciut mniej świadomych. Tak, a znowu, Kuba, pojawia się karta, tak zwany mistrz late game'u, czyli Omnat. Nawet po wykontrowaniu wszystkich glimpsów Mateusz może po prostu zagrać Omnata, później Risen Reefa, tak, albo odwrotnie. Tak, przejdź sobie spokojnie, jeżeli się tak wyjaśni sytuacja do mid game'u, do late game'u i po prostu zacząć robić value, takie dokładnie zwykłe, tak, twarde value na stole poprzez Omnata. Dobrze, mana do pula, zielona i czerwona z dwóch pozostałych lądów. Dokładnie, zielona i czerwona do pula. I ilość permanentów 7. Wszystko Mateusz super prezentuje. Co przed chwilą powiedziałem, że bezpiecznie przy 7. Magiczna bariera. Jest 7. Tutaj widzicie, to wszystko się odbywa w momencie, kiedy agent jeszcze nie zrezerwował. Nie zrezerwował. Tak. Na razie zrezerwowaliśmy tak kaskadę. Także 7 jeszcze łącznie permanentów, czyli te landy i klusy. I token tam był jeszcze po drodze. Tak, plant token z był. Z Kalni Gardenu, tak? No i teraz działa to tak, jak wam wcześniej Janusz wytłumaczył, tak? Czyli odsłaniamy z góry karty, 7 i permanenty w stolik. I wszystkie permanenty w stolik. Może być to furia, mogą być to same lądy, zobaczymy. Może być 7 landów, a może być naprawdę syto i bogato. Mateusz tłumaczył, że przy 7 powinno być dobrze. Zobaczymy. No to sprawdźmy zaraz. No, no i chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze. Oj, 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 oj. Tutaj też kluczowa sytuacja, może nie wszyscy gracze wiedzą, ale oczywiście gracz aktualnie kontrolujący tutaj priorytet może te triggery sobie wszystkie poustawiać, także jak mamy takie case'y typu Omnat i landy jednocześnie w stół, oczywiście da się to tak zrobić, że on zobaczy te wchodzące landy z tego flipa. Tak. Także nie dość, że zobaczymy cały szereg value wygenerowany przez te wszystkie stwory, które tam wyskoczyły, to na dodatek dwa triggery, Omnata łącznie z tym drołem. No, na ETB. Wydaje mi się, że do Janka dociera to właśnie, że to chyba czas będzie się skłożyć, bo no mi się wydaje, że to jest pozamiatane. Takiego... Naprawdę, no. Furia poniszczyła zawodników po lewej stronie. Endurance'y wtasowały. No, zaczyna się liczenie. Był draw z Omnata? Był. Są na rączce jeszcze dobrze karty jakieś, tak. Janek tu rozważa swoje opcje, które znacznie się skurczyły po takim triku od Mateusza. Dokładnie. Kawerna. Kawerna, no stwory nie mogą być kontrowane, nie za wiele to da, oczywiście na merfolki, jak podejrzewam, jest zagrany lord, ale to nie pomoże, za późno, no jednak przy 7 miał rację Mateusz, to wystarczy zwykle. Słuszna uwaga od użytkownika Olsen 131. Concede byczku, tak, zawsze, jak już wiemy, jedni mówią walczyć do końca, ale w tej sytuacji no... Mateusz na pewno jest takim graczem, że gramy do końca. To wiem tutaj. Tak, no jest czas na błąd, ale przy tym stanie życia, przy tym nie, to jest stanie tak szeroki boarda, board, no że... ciężko teraz nawet jak będzie, nie wiem, nieprawidłowy atak ze strony Mateusza, czy jakiś błąd, no nie wygląda to, że da się z tego wyjść. Korzystając z okazji, czat, jak byście mogli wysłać waszym znajomym, którzy może właśnie siedzą, nie mają co robić w weekend, podeślijcie im link, zaproście ich. Im więcej nas, tym lepiej. Będzie większa interakcja, także wyślijcie linka do Twitcha. Dokładnie. Gra rozwiązana, Kuba.
No tak jak mówiliśmy, raczej od strony Janka tutaj easy scoop, no nie do wyciągnięcia już tematy. No słuchajcie, przechodzimy do sideboardu. Pierwsza gra, 13 minut. Widzieliśmy namesake of the deck po prawej stronie, czyli Glimpse Combo. Wyskoczyły nam stwory out of nowhere na dobrą sprawę. No i nagle value na stole Mateusz wygenerował tak duże, że Janek mógł tylko się poddać. Dokładnie. Za chwilę Michał nam naniesie tutaj decklistę obydwu graczy. Janusz jako tutaj specjalisty lokalny od Merfolka przybliży wam to, co jest po lewej stronie. Ja postaram się pogadać nieco a propos tego, co mamy od gracza po prawej. Także Janusz, Merfolki, lista jest twoja. Jeszcze chwilę, bo Michał ma jeszcze listę tutaj ZO, także pewnie za chwilkę będzie zaktualizowana. Dajcie Michałowi chwilę. Tutaj mamy z poprzedniego meczu, gdzie były Mirror. Tak, tu widzieliśmy jeszcze stare decklisty z domain ZU Mirrora. Zaraz spróbujemy to dla was oczywiście naprawić i będą decklisty poprawne. Ja korzystając z okazji, tylko przypomnę, organizatorzy dzisiejszego turnieju, sklep Sidewalk w Gdańsku, Gdańska Loża Kinguin Esports Lounge oraz Trójmiejska Playgrupa Tri-City Modern Challenge, partnerzy i sponsorzy firma Boombeat, Endorfi Global, do tego czterech vendorów, czyli MTG Spot, Pog Store, Magic Town EU oraz sklep Futurex Gdynia. Ja nazywam się Kuba Kubicki, razem ze mną na mikrofonie starszy analityk Janusz Bułakowski. Dziękuję Kuba, dziękuję. No tak. I mamy decklisty. Mamy decklisty. Mamy decklisty. Janusz, proszę cię, zacznij od lewej strony. Merfolki na widelec bierzemy. No, pierwsza z brzegu. Karta z sideboardu, a nawet trzy sztuki. Chalice of the Void. Chalice of the Void. Tutaj za zero? Za zero. Dobre, co? Blokuje solidnie możliwość zagrania, znaczy nie blokuje możliwości zagrania. Zagrać można Glimpse'a, ale zostanie on po prostu skontrowany. Na pewno Force of Negation bardzo pomoże. Mateusz będzie teraz próbował grać w swojej turze prawdopodobnie, żeby właśnie omijać forsy. Kurkis Recall nic w tym matchupie nam nie pomoże, raczej to nie jest na to. Może jakiś clue cofnąć coś, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. Nie warte chyba. Kira oczywiście powstrzymuje troszkę furię, ale czy to ma sens? Też nie do końca. Spreading Seas raczej. No, mana base jest zróżnicowany, ale to nie jest typowe 5C, żeby tutaj starać się powstrzymywać, robić jakiś... Tak, chyba nie tędy droga. Nie tędy droga. Mm-hmm. Sableti chyba też niekoniecznie i Hersy też nie za bardzo. Także no na pewno 7 kart z góry in. Zobaczymy. Co u Mateusza, co myślisz? No Mateusz, gracz solidny, świadomy, więc myślę, że spodziewa się nieco tego, co Janek może mu zaproponować po sajdzie. Także ten Foundation Breaker, który tutaj się czai, aby zniszczyć te wspomniane Chalice na wejściu na ATB na triggerze, no jest to na pewno jakaś opcja i myślę, że to jest chyba easy in. Mm-hmm. No mówię, zakładam, że Mateusz jakby się spodziewa tego, czym tutaj Janek może go uraczyć, także te Foundation Breakery wjadą. Leyline of Sanctity. Chyba nie, bo i po co? 4 dysputy, 4 subtlety. Tutaj jakaś rotacja z pelami. Psucie sobie 60-tki. Uszczuplanie puli tych potencjalnych permanentów, które mogą wpaść. No to subtlety może być dobre, bo merfolki są zagrożeniem. Tutaj Olsen napisał jeszcze faktycznie Spreading Seasy. Tak, na late game na pewno powstrzymanie, żeby Omnat nie zagościł. Tak, to jest opcja, to prawda. Good point w sumie. Good point. Tak, racja. Tu jeszcze wcześniej było pytanie, ile kosztowała wejściówka na dzisiejszy turniej. Udało nam się wypracować bardzo atrakcyjną cenę. 99 zł na tą pulę nagród, którą tutaj mamy, plus rangę eventu oraz miejsce, w którym się znajdujemy. Myślę, że cena bardzo przystępna. Dokładnie tak. Jeszcze była też opcja z dodatkowym wyżywieniem tutaj na miejscu. Tutaj Kinguin zapewnia naprawdę spoko jedzenie. Także tak, to jest, jest też... kuchnia, jest bar, także obiady, przekąski, softy, drinki, piwko, wszystko na miejscu mamy.
można z tego śmiało korzystać. Także była opcja i z obiadem, i standardowa, były pakiety Modern plus Pionier. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża na dwa dni grania, mamy takich graczy. Mamy ekipy przyjezdne, Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń, Warszawa się też zameldowała. Jutro wiem, że będą też przyjezdni prawdopodobnie ze Szczecina i z innych miast. A my wracamy do naszego spotkania. Janek Banaś na Mateusza Walkowiaka, czyli Merfolki kontra Glimpse Combo. Pierwsza gra urwana przez Mateusza, 1-0, no i zaczynamy. Znowuż ten początek przez Deco Dockhanda, który no jak widać atakuje po prostu sobie za jedynkę. Tak. Nie jest to jakiś power play. Fetcha też wiadomo nie było co targetować do tapowania w odpowiedzi po prostu. Oczywiście, oczywiście. Odpalenie i cała umiejętność fizluje. Także od Janka chyba było po prostu dołożenie landa i go, tak? Tak, no właśnie ciekawi mnie, bo ten słaby early początek. Game... Słaby początek dla Merfolków, chyba ważne, żeby w tym early game'ie jednak się wysypać szybki lord i szybko dobry. Domknąć. Dokładnie. No chyba, że tam jest jakiś disruption przygotowane na to, co może pokazać. No ja pokazać powiem szczerze, Mateusz. Próbowałem te Merfolki ogrywać, ale najgorszą kartą jest Furia. Nie musisz nawet mi tłumaczyć. Ja sobie też Creature Heavy Decki odłożyłem na półkę. Jest Place. Jest. Jest Trickster. Teraz sporo Merfolków na flaszu, tak. Luzować nic nie będziemy Olsen, ale tak, jest zagranie z końcem. No decyzję teraz, co Janek zrobi? Może zagrać fiolkę. No ma to już przygotowane ewentualnie do poczyszczenia stolika. Tak, są dwie furie na ręce. Wygląda to całkiem nieźle, natomiast nie widzę chyba, chyba że ta przedostatnia karta to był Outburst. No zobaczymy tutaj, co się wydarzy. Janek myśli. Po prostu atak. Prawdopodobnie na Mateusza upkeepie zobaczymy dopłatę i stapowanie. Możliwe, ale też Jan na ręce trzyma Force of Negation, które kosztuje 3 many. Wiadomo, jeszcze nie teraz. Nie ma problemu, ale jest też opcja, żeby po prostu zagrać po manie, tak? Nie jest to teraz konieczne, także oczywiście, jak mówiłeś, tapuje ląda. No to zagranie też nie jest najgorsze, no jakby opóźnia cały proces znowuż o kolejną turę, także Mateuszowi trochę to uprzykrza życie. Jest kolejny garden, drugi plant i po prostu pasz do Janka, tutaj się spodziewam dokładnie. Jeszcze jeden śledź na fleszu. Janek się odtapowuje. Zobaczymy, co tam z góry przyjdzie. O! O, i to jest ciekawe. To jest solidny Merfolk. Fajne zdolności. Czy on rozdaje pozostałym Hexproofa? Nie. On dodaje Warda. Warda. No dobra. Może ciekawy dodatek. Poprosimy Michała, bo tam jest sporo rzeczy, które ta Sveluna robi. Tak, tam jest sporo tekstu. Pamiętam, na pewno są jakieś opcje na wybranianie swoich zawodników plus draw, tak, przy konekcie? Dobrze. Michał, poprosimy na wizję kartę Svelun. Z deck listy od Merfolków. Prawdopodobnie zobaczymy ją na stole. Draw przy ataku jest. OK. Zaraz to wszystko jeszcze dla widza zaprezentujemy. Aż Mateusz musiał doczytać, jak to dokładnie wszystko tam jest sformułowane. Jest odpowiedź. Jest odpowiedź. Jest Sabeti. No i teraz czy Jan będzie chciał to położyć na górę? No Jan będzie się bał będzie się, że za chwilę zostanie zagrane. Mamy wyświetloną Svelunę. Dokładnie. Indestructible, tak długo jak kontrolujesz dwa inne merfolki na ataku, draw a card i wszystkie inne merfolki, tak jak słusznie Janusz mnie tutaj poprawił, wart jedynka. No ciekawa ta zdolność wart. Ciekawa, no trochę wart, to mało, world. Ale... Jest wspomniana furia. I zaczęło się, jest furia. Co tam w plecach jest? 2-2 i ten Dockhand ma 1-1. Nawet 1-2 chyba. 1-2 możliwe, tak. Także
Zarówno Dokent, jak i jeden z Tricksterów wyjaśnieni przez wielką furię. Pas do Janka z felą w stolik. Bez follow-upu chyba żadnego. Jest atak blok tokenem na spokojnie. Z ciekawości możemy podpytać Michała, czy jest w stanie nam sprawdzić, czy pierwszy stolik wziął ID, czy jednak nie. Tak, pewnie przypominamy, jeśli mają... dwójka graczy 4-0, obydwoje UR, Murktide. Tak. Jeden z nich, wspominałeś, Mikołaj Podgórny, mieliśmy okazję go obejrzeć. Drugi z graczy, pamiętasz kto? Nie, niestety nie pamiętam nazwiska, ale możliwe, że zaraz nam... Będą standingi pokazane, także zaraz to zweryfikujemy. Na pewno na ten moment mamy dwóch graczy UR Murktide 4-0 tutaj w Kinguinie w Gdańsku i prawdopodobnie był ID. Tak, jest potwierdzenie, był ID, a zaraz się jeszcze dowiemy, kto to dokładnie był. Pewno Mikołaj. Tu się spodziewam, że tutaj będzie dokładnie furia po manie. Dobra, mamy potwierdzenie. Jest. Drugą osobą Adrian jest... Liwoch. Drugą Adrian osobą. Liwoch, Mikołaj Podgórny. Prawdopodobnie nam się zameldują w top 8. Obydwaj gracze UR Murktide 4-0 po czwartej rundzie. I ID. I ID. W piątej. Przypomnijmy, gramy dzisiaj 6 rund i topa. 44 gracze, tak? 44 osoby dokładnie się zameldowały. Jutro powtórka w formacie Pionier, również z 11, przepraszam, również o godzinie 11. Ja z Januszem na mikrofonie, format Pionier. Tam już ponad 60 zawodników zaanonsowanych na jutro, także możliwe, że będzie 7 rund rozgrywanych. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A my wracamy do sobotniego Moderna. Dokładnie, są ataki, także po furii jest follow-up Lorda i Fiolka. Jak tu dobrze widzę, są Steam Venty, także Merfolk i Island Walk wykorzystywany prawidłowo. No, zobaczmy, Mateusz, coś tak furia, ale 7 życia już jest. No tak, nie ma jakby... Troszkę się te ryby prześlizgują. Nie ma tego kluczowego zagrania. Na ten moment. Furia wiadomo potężna, ale... Jest Risen Reef. Risen Reef. Trigger na ETB. Karta trafia do ręki. Jest kawerna dołożona. Kolejna kawerna. No dobra, mamy pas, runda Janka, jest konterek oczywiście na fiolce, draw, no i co dalej? Na ręce widzimy Force of Negation. Cały czas się kisi z tym, ale to dobrze, ukiszone w dobrym momencie będzie przyda smakowało. Się, przyda się. No a ten moment pytanie, kto tam będzie szybszy, tak? Czy te merfolki się przecisną, czy ta furia jednak na backswingu zrobi robotę? Widzimy skromny atak. Jest outburst. Tego przypominam, nie kontrujemy. Nie, tego nie. Tylko to, co nam się pojawi. Z kaskady. Multum razy już widziałem. Gracz czeka z kontrą. Czuje się jak król. Przeciwnik zagrywa outbursta, kontrowany jest outburst zamiast tego, co wyskoczy nam po kaskadzie. Ludzie nie wytrzymują presji, tak. Dochodzą emocje i po prostu leci nie ten target, co trzeba. Ale jak raz zrobią taki błąd, to już się nauczą do końca życia. No chyba, że działa na ciebie tak zwana klątwa Łaszyna. Niektórzy znają to pojęcie tu lokalnie. Straszna przypadłość, nie polecam nikomu naprawdę. Granie aktywnie trzech formatów i tak, w żadnym jest. Nic ci nie idzie. No, tak bym nie nazywał. Czasem wyniki ostatnio tutaj, Łaszyn... Taka lekka docinka. Dobrze. Nie, słuchajcie, naprawdę, Magic the Gathering to jest taka gra, że każdy znajdzie coś dla siebie, także
Mnogość formatów, ogromna pula kart. No i mamy mecz rozwiązany. Także idziemy do Game 3. Merfolki podołały. Tak, będziemy znowuż oglądali Decidera w małych grach 1-1. Przypominamy Janek Banaś na Mateusza Walkowiaka, czyli Merfolki na Glimpsa. Usprawnione wszystko u nas do perfekcji. Decklisty wjeżdżają bez żadnego opóźnienia. Możemy jeszcze raz podziwiać 60 plus sideboardy obu graczy. U Mateusza widzieliśmy, że wyleciały jednak te sabelty, o których rozmawialiśmy. Mm-hmm. Nie przyglądałem się, co tam akurat było flipowane, czy te breakery wjechały, czy nie, czy mogliśmy je gdzieś tam kątem oka dostrzec. U Janka coś było, fony na pewno. Tak, na pewno fony. Nam się pojawiły. Na 100% czalisy też się zmieściły, dokładnie, tylko po prostu nie zobaczyliśmy. Piłka. Po prostu one się nam nie przewinęły w tej poprzedniej małej gierce. Natomiast no, jestem prawie pewien, że tutaj pierwsze 7 kart, tak jak Janusz wspominał, od gracza po lewej stronie zasiliło 60 Janka. U Mateusza na pewno widziałem subtlety i pytanie, czy są tam po sajdzie te foundation breakery. Tak. No myślę, że Mateusz zdaje sobie sprawę, że czalisy się mieszczą w tej liście, także możliwe, że dołożył. Natomiast to co mówisz, jeżeli dojdziemy do mid game czy do late game, to rzeczywiście nie zawsze win się odbywa przez samo combo, można po prostu zrobić value. Omnat w stolik, furia po manie w stolik. Czasem jak gierki się przedłużają, to nawet ten chancellor jest po prostu zagrany tam za 7 czy za 8 many. Też już to widziałem. Tym razem Mateusz na playu. Tak, to też ważne, bo właśnie... W combo deckach to jest dosyć istotna jednak informacja. Wygranie rzutu kością dla combo decków jak najbardziej pożądana rzecz. Breakerem jeszcze fiolkę można dziobnąć. Oczywiście, no tutaj zastosowań tak naprawdę jest więcej, nie tylko ten wspomniany Chalice nieszczęsny, ale również Early Eater Vial. Zobaczymy jak teraz rozpatrywanie mulliganów. Tu u Jana Banasia widzę, że wygląda to dość... Jest Chalice, jest Fon. Jest Charlie, jest Salty, ale, czyli są te wszystkie widzę, takie rzeczy. Wydaje mi się, że jest jeden island tylko. U Mateusza jednak mulligan, a tu decyzja. Kusi, no walczy ze sobą, walczy, ponieważ ma pewne lockpisy, ale jeden land no, może spowodować, że nie będzie mówi, grał. Dyscyplina musi być? Dyscyplina musi być. Bardzo często mniej doświadczeni gracze robią po prostu gridy keepa z one landerem. Jeżeli tam są opcje typu, nie wiem, bubble, consider czy coś, można próbować, natomiast no ja nie polecam. A tutaj szybki rzut oka na commentary booth. Ja wspólnie z Januszem próbujemy czegoś nowego, czyli transmisja. Teraz zobaczymy na salę. Tak wygląda salka w gdańskim Kinguin Esports Lounge. Warunki do gry niesamowite. Jest rzut okiem na wejście, na bar. Tam w tle widać wendorów za barem. Dokładnie. Jeszcze są stoliki ustawione. Nasi wendorzy dzisiejsi. MTG Spot jest na miejscu ze skupem, ze sprzedażą. Tak samo Magic Town, EU. Także jeżeli potrzebujecie jakiś singli, bądź chcecie sprzedać swoje kolekcje, mtgspot.pl, Magic Town, EU. Zapraszamy serdecznie w imieniu naszych partnerów i sponsorów. This is a really nice setup. Yeah, thank you very much. We are trying to do our besties. Actually, the place is really, really professional and wonderful. Exactly. Yeah. Exactly. Okay, let's back to the game. Let's get back to the game. We are actually in round number 5. In decider game between Jan and Mateusz. Merfolks versus Glimpse combo. I think we've got another mulligan from Jan. It's not good news. Olsen, bardzo miłe jest to, co piszesz, ale ja nie wiem, czy ja mogę mówić takie rzeczy na wizji.
nie będziemy tutaj oceniać innych eventów. Tak. My po prostu od siebie staramy się, aby wszystko było na jak najwyższym poziomie. Dla nas to jest i tak mega przeskok. Ja w poprzednim challenge'u naszym trójmiejskim siedziałem w sklepie SideQuest, transmitowałem dla was i komentowałem na żywo, co prawda wtedy jeszcze bez kamery, ale setup był powiedzmy taki bardziej w warunkach polowych. To co mamy teraz, ile czasu minęło? 3-4 miesiące? Tak, tak. No, to przeskok wakacje, jest nie? Niebo a ziemia. Także dziękujemy serdecznie za wszystkie przychylne komentarze. Dokładamy wszelkich starań, aby rzeczywiście coś do tej sceny naszej polskiej MTG wnieść. No bo brakuje takiego kontentu po prostu w języku polskim. Jest strasznie dużo produkcji na necie, tak jak tutaj piszecie, rozmaitej jakości, często po prostu dosyć kiepskiej i no staramy się jakoś wywindować to na taki poziom, jaki sam chcielibyśmy otrzymać. Dokładnie tak jak mówisz, Kuba. Ale wróćmy do gry. Wracamy do gry. Bo mamy tutaj u Janka fiolkę już z jednym konterkiem. U Mateusza bardzo wolno, żadnego Kalinis Garden, także tych permanentów na razie mało. Ale Outburst się tam czai. Tylko czai mało permanentów tak. Oczywiście. I widzę też Omnata, tak? To też jest tak, że ten Omnat będzie mógł być zagrany, bo mamy dwa Mistrzyni Forest, które zresztą z końcem są właśnie... Powiem ci, że może być ciężko, bo tam chyba Sabelt jest po drugiej stronie, więc... Czy wejdzie, to inna kwestia, ale do zagrania są opcje. Proszę bardzo, mamy Steam Vency, mamy Forest, biała z Hold Fontaine i już praktycznie Omnat za chwilę będzie mógł wjeżdżać. Nieco wolniejsze rozdania, zdrowe. Na pewno gracz po prawej chciałby zobaczyć trochę więcej rzeczy na swoim stoliku. Dokładnie, ale mamy Risen Reefa. Jest Risen Reef. Tutaj decyzje, ale to chyba nie warto, warto. Trigger jest na ATB, tak? Mhm. Czyli teraz Janek tutaj rozważa. Robić coś z tym, nie robić coś z tym riffem. Są opcje na pewno. Sabelty jest na ręce. Na górze abilitka, tak, abilitka rezolwuje, także Kalni Garden stolik. Fajne value od razu. Tak. Solidna tak. Rzecz się trafiła, bo dokłada kolejny permanent do stołu. Jakby ten token jeszcze był elementalem. To by były ciekawe tutaj rzeczy. Natomiast tak nie jest. Fiolka. Do drugiego countera przechodzimy do tury Jana. No, powiem szczerze, Mateusz, tutaj jakaś tam przewaga zbudowana, bo szybko ten czwarty ląd wszedł, jednak rampowanie się w tym deku jest bardzo ważne. Tak, Janek takie podejście bardziej pasywne, jakby z tym, co ma na dłoni, to jest zrozumiałe. Natomiast tak, u Mateusza jakby powoli się kształtuje cały ten plan. Zrób permanenty w stolik, nagle flipni jakąś sporą ilość. Może znowuż ta magiczna siódemka. Zobaczymy. Oczywiście, jeśli Przemek jest w Gdańsku, to zapraszamy na pewno na jakiś wywiad, na jakieś tutaj pogaduchy. Miejsca na pewno jest, jeżeli chodzi o grę turniejową. To też, oczywiście. Kinguin jest w stanie pomieścić. No te 90 może przy dobrych tak tutaj warunkach oceniał Marek, że do 90 osób 90 jest a 100 graczy możliwość tutaj pomieszczenia. Jeżeli nas oglądają jakieś osoby decyzyjne na przykład odnośnie, nie wiem, innych turniejów już o ugruntowanej marce, tak, czy na przykład MPKi 2023. Dokładnie. Myślę, że jesteśmy skorzy tutaj z tym, co mamy na miejscu do współpracy. Tak samo wy, jeżeli planujecie jakiś fajny event, powiedzmy, nie wiem, czy firmowy, czy z rówieśnikami swoimi, zapraszamy Kinguin Esports Lounge Gdańsk, Galeria Metropolia, a my wracamy do naszego spotkania. Dokładnie, mamy kolejnego elementala, Trigger, Risen Reefa i Endurance'a. Najpierw Risen Reef, nie ląd, zobaczmy co dalej. Bardzo mi się podoba to, że gracze wskazują. Zawsze jest to takie tapnięcie, chociaż palcem wiadomo. Tak, co po kolei, tak. Wiadomo, co się dzieje. Mateusz też wcześniej fajnie oznaczał tutaj kostkami nam manę, którą ściąga. Tak. Ilość permanentów, które były. No, oni wiedzą, że wy też śledzicie ich poczynania i starają się dołożyć coś ekstra dla widza od siebie. No, będzie kastowanie pierwszego glimpsa. Liczba permanentów to znów 7.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wszystko się zgadza, leci Outburst, jest kaskada. I mana do pula. Bez przełożenia, po kaskadzie. Tak, jedna niebieska do puli. I ilość permanentów? Siedem, tak. No czekamy, czekamy, co tam? Czekamy, co los przyniesie. To nie jest tak, że audio na chwilę przygasło, tylko czekamy po prostu, co u Mateusza. Cierpliwość teraz, cierpliwość. Tak. Mateusz musi potasować, takie są zasady tej karty, że najpierw tasujemy talię, także nie ma układania na wierzchu, a następnie odsłaniania, tylko... No Janek tu przypomnę ma tą fiolkę na dwa, nie wiem czy na ręce coś tam się czai jeszcze, żeby coś z tego zrobić. Mateusz był tutaj przygotowany na ewentualnego Hexcatchera. Miał tu jedną manę w puli. Tak, cały czas ta jedna niebieska mana wisi w pulu. O, teraz troszkę tych permanentów. No, dużo gorzej. Dużo gorzej. Tak, nie jest to aż tak eksplozywne jak w tej poprzedniej grze wygranej przez Mateusza. Tam widzieliśmy Omnata, Furię, Endurance'y. Tutaj nieco uboższy flip. Tak. Nie jest najgorzej, natomiast no nie jest to na pewno, powiedzmy, do końca to, co Mateusz chciałby zobaczyć. Tak. Da się z tego wyklepać, że tak powiem, dużo, dużo więcej. Natomiast Natalia, jak widzicie, jest nieco randomowa. Tak, mamy dwa Kalinsgardeny, także liczba permanentów wciąż przyzwoita. Nieszczęśliwie ten Mystical Dispute. Wyskoczył z Glimpsa. No tak, ciekawa sytuacja, bo mogło to już... Stronie Janka. Nie mamy jeszcze tego feature'u, ale myślę, chyba to nie jest, że... to nie jest ten typ gry, który można w ten sposób oceniać, bo sytuacja tu się zmienia, zwłaszcza dla takich tak jak te Tak, na to na pewno za wcześnie, ja natomiast po prostu miałem tutaj taką myśl rozwinąć, że Oho. Prawdopodobnie w przyszłości ten Advantage Bar do swojego streama też wdrożymy. No jest agent. I z wierzchu od razu glimps. No i zaczyna się kołowanie. Ile permanentów? Tutaj mamy... 8 będzie tym razem, tak? Teraz 8, tak. 4 landy, 2 tokeny, 2 stwory. Janek chyba niepocieszony. Odpowiednia postura już przybrana. No i czekamy, co u Mateusza wyskoczy. Tym razem ja już znam tą postawę. Tak, to jest oczekiwanie. Sam często byłem w tym położeniu. Od myszy pytanie, ile osób? 44 dzisiaj na Modernie. Dzisiaj 44 na Modernie, jutro na Pioniera ponad 60 zawodników na liście startowej. Także zapraszamy serdecznie. Jest spora szansa, że jutro pęknie 7 rundek Swissa. Dzisiaj gramy 6 rund plus top 8. Na ten moment potwierdzenie od sklepu Sideco z Gdańsku, 62 osoby już potwierdziły swój udział. Także zbliżamy się do magicznej bariery 7 rund na zwykłym lokalnym LCQ, który jakościowo... No, jakość najwyższa. Robi robotę. Ja rozumiem tutaj przejęcie się pana myszy, bo jednak 7 rund plus topka to jest bardzo dużo godzin grania. Z jednej strony dla widzów i dla graczy to jest uczta, ale z trzeciej strony, jeśli jest się przyjezdnym, chciałoby się wrócić do domu na czas. Jest też na to opcja, 0-2, drop. Jest też i nawet drafcika zdążą zagrać. I jeszcze drafcika zdążą śpiewać. Także przypominam, tak na czy miejscu. Siak, tak czy siak zapraszamy. Jesteśmy gotowi z draftami on demand. Brothers War oraz Chaos. Draft sponsorowany przez Magic Town EU. A my wracamy do meczu. W międzyczasie, cóż tam się zadziało? No, spowolniła nam trochę rozgrywka. Drugi znowu nie wpadło nic szałowego. Janek zostawa fiolkę na dwójce. Mm-hmm. Przechodzi do swojej tury. Jest Hexcatcher, jest Subtlety i jest trzecia karta. No, po samej ramce ciężko
stwierdzić. Nie wiem, czy to nie Hexcatcher właśnie. No dobra, atak z peluną. Draw. Chciałem powiedzieć emocje jak na rybach, ale to w sumie nie jest takie. On niezły, niezły suchar. Chyba popije wody, Kuba, bo aż zaschło. Śmiało, śmiało. Tak, pan Mysza mówi, że tu prawie jak Boomer. Nie, to Boombeat. Większość z was pewnie kojarzy firmę CD Projekt, firmę game devową tutaj w Polsce, znaną raczej wszystkim. Wielki gigant, który jest na giełdzie. Tutaj Boombeat, również spółka giełdowa, również game dev, co prawda gry mobilne. Dzisiaj jest naszym sponsorem tutaj. Także jeszcze raz podziękowania dla Boombeatu za właśnie dołożenie się tutaj do puli i ten sponsoring. Ale wracając do meczu. Kolejny ląd po tym ataku Hexcatcher. Nie, tam czat spokojnie, to takie żarty po prostu. Dokładnie, tu nie ma co przeżywać. O. No i stało się. Także widzimy Omnat i będzie odpowiedź od Janka. Pomanie, pomanie Sableti. Sableti, pomanie po prostu. Piękna sprawa. Piękna rzecz. Sableti wjeżdża nam pomanie. Mimo, że z kawerny. Olsen zadowolony, bo z kawerny wykrakał, że może się przydać tutaj. Tak, to jest bardzo ciekawa interakcja. Rzeczywiście ta kawerna tutaj no co, no nie pomoże. Tak? No nie pomoże, nie pomoże. Ołóż na górę albo na spód. Nie ma nic wspólnego jakby z samym kastrowaniem. To nie jest kastrowanie. Tak. O, ciekawa poza u Mateusza. Też podparcie głowy. No teraz ręką. To już obydwaj gracze tutaj widzę. No jest dobry meczek. Wyglądało po tym drugim glimpsie, że się gra rozwiąże, ale powrót merfolków niesamowity. On trafia na bottom. Jest jeszcze fetch w odwodzie, także można go ewentualnie tam zmienić. Jego położenie w deku. No i pas do Janka. Po prostu Janek, decyzja co do fiolki. Zostaje dwójka. Tak, zostaje dwójka, gdyż strójek jest praktycznie z feluna w tym deku. Tak, tutaj jak najbardziej zrozumiałe. Zagranie nie ma co jej podbijać ani tak, forsować. Nie ma sensu. Plus many na wszystko jakby i tak starczy. Opcje tak, na ręce, tak. Jakie są, widzimy. Jest Force of Negation. Więc spodziewam się tutaj dokładnie. Aktywacja Mutavolta. I myślę, że merfolki powoli zaczynają realizować tutaj swój plan. Dokładnie tak. Janek jeszcze liczy. Tutaj na dole, po prawej stronie u Janka jest Lord. Widzimy atak, no, całkiem liczą, solidny, liczą chłopaki. Jest, tutaj chyba będzie blok plantem. Ten pierwszy zawodnik, co jest u góry Janka, on tam rośnie, jeżeli przeciwnik ma wyspę, czy jak ty masz wyspę? Pamiętam, że on tam ma jakąś opcję. Jeżeli jest wyspa, shape, jest wyspa kickera, u opponenta. Jeżeli jest, okej, czyli to jakby się tutaj zestawa. Kicker jest prosty, że tworzy. Dokładnie. No, nie widzimy niestety ilości życia, tak, ale zaraz pamiętam, spróbujemy było 11. To, zaraz spróbujemy to naprawić, poczekajcie chwilę, dajcie na moment. Michał udał się na adventure. Dokładnie tak. I zaraz przeniesiemy oczywiście live counter tak, żeby znaczy, był jaki to może być znak? Jaki to może być formie. Znak, że tego live countera nie widać? To jest jedyny znak, że merfolków jest za dużo na stole. Mateusz w tarapatach, no. Mateusz w tarapatach. Na sidequesta się wybrał. Można tak zażartować. Dobre, dobre. Dobre, dokładnie. No, kolejna ryba. To jeszcze już nawet jeden, furia szef. Może nie... jeszcze z kawerny stała. Kawerna stanie się tak, wyspą. Cavern of Souls zmieniony.
w Islanda. I od Natura do Mateusza. Czy Mateusz na ręce widzę Furię? No Mateusz ma Furię. Pytanie, czy to wystarczy, że tak szerokim boardzie. Jest Outburst, Fury i... To był Sabaltee, ta trzecia karta? Tak, tak. Bardzo możliwe. Sabaltee, także... No widzimy tutaj. No, ciężki, ciężki orzech do zgryzienia. Mateusz tutaj łapie się za głowę, myśli, liczą chłopaki. Jeszcze z Feluna pamiętajmy, że tego Warda dodaje. Tak, to też jest istotne, wbrew pozorom, że wszyscy tutaj zawodnicy z lewej strony mają ten Ward 1. Olsen komentuje, Mateusz concede. No, na to wygląda. Nawet jeśli coś uda się wymyślić, jeszcze jest Mutavolt. Tak, Mutavolt w odwodzie, także nawet jeżeli tutaj uda się trochę poczyścić stół, to trzeba pamiętać, że w linii landów kryje się jeszcze jeden atakujący. Tak, i wydaje się, że niestety z tej sytuacji już Mateusz nie wyjdzie. Ciężko będzie coś z tego wyrzeźbić. No próbuję wymyślić, wiadomo, sytuacja jest jasne, taka, że mamy 1-1, piąta runda, dajmy szansę pokminić, ale... Ale nie wygląda to najlepiej. Zwłaszcza, że przy stanie życia. 5 życia to jest za mało, tak? Tutaj mając okazję goszczenia na czacie pana Myszy, też prośba o rozesłanie linka do Twitcha z dzisiejszego streama. Także Mysza, jak tam możesz gdzieś w swoich zasięgach podesłać, byłoby super. Bardzo byśmy poprosili, na pewno nam to pomoże. A my korzystając z okazji, że mamy Macieja na czacie za tydzień, paprykarz. Dokładnie. W Warszawie. Tu warto wspomnieć. To zapraszam w imieniu Macieja Myszkowiaka. Nie ukrywamy, że tutaj jest to jakiś też dla nas wzór eventów. Tak, ja pamiętam swój pierwszy większy wyjazd. Pojechałem sobie do Szczecina na paprykarz i byłem jakby pod wrażeniem całej tej zgrai ludzi, która się na miejscu tam melduje i działa, a to było jeszcze za czasów, kiedy tam standard był, powiedzmy, bardzo playable, więc dosyć zamierzchłe czasy. Tak, też tutaj nam się rozwinął ten paprykarz na całą Polskę. W tym roku gościliśmy w Gdańsku, tak? Tak, Maciej ze Świtą byli u nas tutaj w Trójmieście, także mieliśmy paprykarz również on tour w wersji trójmiejskiej. Tam dzięki jego uprzejmości Modern Challenge, chyba 6. edycja, która się odbyła jako main event. Dokładnie. Sobotni, Moderna, także świetna sprawa. No i przypomnijmy za tydzień w Warszawie. W Warszawie paprykarz się odbywa. Wszelkie info znajdziecie na grupach w Facebooku, także jesteście na MTG Polska, czy właśnie... Odpowiednie grupy, Modern Revolution, czy Pionier MTG Polska. Wracając do meczu, no jest próba resolva Glimpsa. Ostatnie koło ratunkowe tak naprawdę, ale jak wiemy, że Jan ma Fona, to jest raczej GG. I GG. Tak też się dzieje, słuchajcie. Wyczerpujący matchup, pełen czas tak naprawdę wykorzystany. Merfolki dały radę na Glimps combo. Janusz, duże zaskoczenie, czy jednak po tym side'zie temu Glimpsowi jest naprawdę ciężko? Nie widzieliśmy kluczowej karty jeszcze, Chalisa. Tak, Chalisa ani razu się nie pojawiła. Chalisa naprawdę też mocno blokuje, bo musi być odpowiedź. Musi być odpowiedź. Wtedy jest ciągnięcie gry do tego mida, do late'a i nie wiem, ten czy... Ten Omnath musi przyjść wtedy. Tak, tam nie są wiem, czy wtedy Omnath albo ten tutaj... Chancellor po manie to chyba nie jest. Nie tędy to, droga. To jest taki backup plan, czasem to tam może siąść. No u Janka te forsy też mocna sprawa. Hexcatchery, dobry dodatek po Dominarii, do Merfolków, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że wywiadu nie będziemy teraz z Jankiem prowadzić, bo mieliśmy go już tutaj na... Tak, Janek gościł już u nas w jednej z poprzedniej rund, także ja już teraz wam obiecuję, że na ostatnią 6. rundę na pewno postaramy się wyłapać z venue jakiś ciekawy matchup. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak wyglądały standingi po ostatniej rundzie, bo chyba nie było to jeszcze prezentowane. Nie, no po piątej, po czwartej były w przerwie poprzedniej. Tutaj Michał na chwilę podrzucał i był link. Okay. Natomiast teraz chyba już poczekamy na tą piątorundowe wyniki, bo będzie to kluczowe, bo zaraz kolejni gracze możliwe, że będą chcieli jakieś good tutaj... Point. Tak, powoli nam się tutaj klaruje to, jak będzie wyglądało ostatecznie top 8. Proszę bardzo, wszystkie mecze z piątej rundki
zakończone, także widzimy tutaj. To są standingi po rundzie czwartej. Czwartej, tak. Tu jeszcze czwarta runda. Czyli potwierdzenie tego, co mówiłem. Dwójka graczy, UR Murktide po 4-0. Adrian oraz Mikołaj brali splita. Zaraz za nimi trzecie, czwarte miejsce z 10 punktami. Bartosz Filipowicz oraz Janek Banaś. I oni nie grali ze sobą, a z jednego prostego względu, że wcześniej mieli meczek, tak? Tutaj chyba to wynikało z tego. Może tak być, jak mówisz. Zaraz za nimi Jeskay Bridge, Bartosz tak, Bieniek. Tak. 3-1. Ciekawa sytuacja. Jest lokalny mocarz Krzysiu Siedlecki. Dokładnie tak. Widziałem w międzyczasie, byli kibice Mateusza Bednarczyka na czacie, także też widziałem, że po czwartej rundzie 3-1 solidne. Tutaj wtrąć, Kuba, bo mamy odświeżone standingi, także to jest właśnie teraz już chyba... Tak, w międzyczasie tak, widzicie to co powinno być wyświetlone, czyli standingi po rundzie piątej. No i za chwilkę będziemy do Was wracać z rundą szóstą.